I kolejnym prelegentem będzie Patrycja Czubaj. Jej promotorem był dr Włodzimierz Witkowski, a praca nosi tytuł Zespół ekologicznych mikrodomów. Oddaję głos. Dobry wieczór. Już udostępniam. Nie wiem, czy widać już? Może ktoś mi potwierdzić? Widać, ok. No to dobry wieczór. Moim tematem był zespół ekologicznych mikrodomów, a promotorem, tak jak już było powiedziane, doktor inżynier architekt Włodzimierz Witkowski. Przedmiotem opracowania był zespół mikrodomów o charakterze modułowym. Projekt miał na celu stworzenie przyjaznego osiedla przeznaczonego dla młodych rodzin, stanowiącego alternatywę do zamieszkania zbiorowego oraz klasycznych domów jednorodzinnych, jako stosunkowo tanie i rozwojowe rozwiązanie pierwszego lokum lub na przykład tania inwestycja dla miasta, które mogłyby takie domy wynajmować. Projekt zawiera się w 8 planszach. I tak, zespół zlokalizowany został na północy Katowic, w dzielnicy Szopienice Biurowiec, przy zbiegu ulic Babiego Lata i Deszczowej. Na tym terenie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, planuje się zabudowę jednorodzinną. Jednym z wniosków wynikających z analizy podobnych rozwiązań już dostępnych na rynku jest to, że z reguły one są tak uniwersalne, że brak im jakiejkolwiek tożsamości kulturowej. Ja więc postanowiłam przypiąć ten projekt konkretnie do właśnie architektury Katowic, a według mnie najbardziej duchem miejsca oddaje osiedle Nikiszowiec, z którego właśnie korzystam jako inspiracji. Bryły mikrodomów wykorzystują kształt przekroju przez familok właśnie na Nikiszowcu i rozbudowując go modularnie dążymy właśnie do pełnego przekroju takiego familoka albo do wersji wklęsłej, czyli z wklęsłym dachem. Mikrodomy także na elewacji korzystają z cegieł, które tak samo właśnie na Nikiszowcu można znaleźć oraz z bardzo charakterystycznych wnęk okiennych pomalowanych na czerwono. Na pierwszej planszy także znalazły się różnego rodzaju inspiracje i takie główne założenia projektu, takie jak właśnie oddzielenie strefy nocnej od strefy dziennej poprzez umieszczenie sypialni na antresoli, wykorzystanie schodów jako elementu wystroju wnętrza, wykończenie wnętrz za pomocą niskokosztowych i prostych materiałów, umieszczenie kanałów wentylacyjnych na zewnątrz budynku, co dodatkowo wzmacnia ich industrialny charakter, wertykalne ułożenie cegieł z rozbiórki na elewacjach pozwala na ponowne wykorzystanie starego materiału, ale we współczesny sposób. Pas parkingowy jest utwardzony estetyczną kratą parkingową, a plac zabaw jest rozwiązany tak na tyle estetycznie, żeby nie był tym koszmarem, który kojarzymy gdzieś tam z dzieciństwa. Na drugiej planszy zlokalizowane zostało zagospodarowanie przez terenu. Zostało ono jakby rozwiązane w pierwotnej oraz wtórnej wersji, co miało na celu przedstawienie takiego potencjału właśnie na rozbudowę terenu. Zabudowę tworzą domy dwukondygnacyjne oraz jednokondygnacyjne. Budynków jest 29, 26 z nich to właśnie dwukondygnacyjne budynki, dwa z nich to budynki parterowe, które są dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. Jeden dodatkowy budynek parterowy jest to sklepik osiedlowy. Do każdego budynku prowadzi jednokierunkowy ciąg pieszojezdny, który ma też obok pas parkingowy, który został właśnie utwardzony kratą parkingową. Są także przy wyjazdach dwa miejsca na składanie odpadów.
Drogi te pieszojezdne prowadzą na drogi projektowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na terenie znajdują się trzy takie publiczne skwery. Jeden to jest taki typowy skwer parkowy, drugi to miejsce ze zbiornikiem wodnym i stacją rowerów, a trzeci to plac zabaw, który znajduje się w takim wnętrzu urbanistycznym, dzięki czemu najmłodsi użytkownicy zespołu będą bezpieczni. Teraz widzą Państwo na ekranie wtórne zagospodarowanie terenu. Na czerwono zaznaczone są właśnie rozbudowy. Każdy dom został nawet w tej pierwotnej wersji umieszczony na działce, która pozwala na powiększenie go o maksymalny, największy moduł rozbudowujący. I żeby porównać tutaj w jakiś sposób te dwa zagospodarowania, to w pierwotnym zagospodarowaniu minimalna liczba osób, która może mieszkać na tym terenie, to 56 osób, a maksimum to 71, a przy wtórnym zagospodarowaniu ta liczba zwiększa się do 102 osób. Przeprowadzony został także bilans terenu, który widzą Państwo w lewym dolnym rogu, ale może nie będę wchodziła w tak małe szczegóły. Na tej planszy także pojawiają się aksonometrie przedstawiające zagospodarowanie. Dzięki temu możemy zobaczyć relacje między budynkami, to, że budynki współgrają ze sobą, nie będąc jednocześnie takie same, plus odległości między budynkami. No i tak samo jak przy zagospodarowaniu 2D, widać tutaj na czerwono zaznaczone moduły rozbudowujące. No to przejdźmy może do zabudowy. Takim podstawowym modułem jest moduł M1. Jest to moduł na planie kwadratu o boku 560 cm. Jest on zaprojektowany w drewnianej konstrukcji szkieletowej, wypełnionej wełną mineralną. Słupy o przekroju 5 na 15 cm są ustawione w większości w odległości 65 cm, co pozwala na wprowadzenie między nie takiej standardowej szerokości wełny mineralnej. Przy otworach słupy zostały podwojone. Na ścianach znajdują się też rygle. Na drugą kondygnację, czyli w tym przypadku na antresole, prowadzą prefabrykowane schody zabiegowe. Tak, jeśli chodzi o przekrój, no to na przekroju widzimy to, że budynek został umiejscowiony na fundamentach punktowych, które idealnie się nadają właśnie do tego rodzaju zabudowy, czyli takich małych rozmiarów. Zostały zaprojektowane także rzut podłogi z fundamentami, na którym się opiera, rzut antresoli oraz rzut dachu. Wszystkie rysunki są przedstawione w skali 1 do 50, żeby przekazać jak najwięcej technicznych informacji. Tutaj widzą Państwo modele modułów konstrukcyjnych w wariancie A i B, czyli w wariancie właśnie z dachem wypukłym i wklęsłym, i elewacje konstrukcyjne, na których widzimy to, że rygle są względem siebie ustawione w różnicy 5 cm, dzięki czemu łatwiej będzie je zamontować, plus to, że słupy są umiejscowione jak najbardziej względem siebie, po prostu idealnie, jeżeli chodzi o parter i piętro, żeby uzyskać jak najniższy koszt przy na przykład przy prefabrykacji wcześniejszej takich budynków. No i widzimy teraz elewacje, na których została wykorzystana właśnie płyta elewacyjna z cegły rozbiórkowej. Kominy wentylacyjne zostały umieszczone także na elewacjach, właśnie żeby podkreślić ich taki charakter industrialny, plus nie zajmować miejsca w środku, które jakby jest rozmieszczone do perfekcji, tak żeby wszystko dało się wykorzystać. Dookoła fundamentów punktowych znajduje się fartuch metalowy. I przejdźmy w takim razie jeszcze do detali. Detale zostały zaprojektowane jako detal połączenia słupów modułu podstawowego ze słupami modułu powiększającego, detal połączenia belki stropowej z konstrukcją ściany oraz detal połączenia podwaliny ze słupem. Jeżeli chodzi o czwartą planszę, to tam zostały przedstawione moduły powiększające i jest to moduł 1,5 i moduł 2. Nazwy odnoszą się do wielkości budynku już po powiększeniu.
Moduł 1,5 powiększa podstawowy moduł o połowę jego wielkości i został zaprojektowany w tej samej technologii, w tej samej konstrukcji, a moduł M2 został zaprojektowany jako całościowe powiększenie modułu M1. I teraz widzą Państwo jego elewację. Tutaj właśnie dochodzimy do pełnego przekroju przez kształt Familoka w wersji z wklęsłym dachem i z wersji z wypukłym dachem. Kolejną planszę zajmują moduły tak zwane charakterystyczne, czyli moduł MN. Jest to moduł dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Jest to połączenie tak naprawdę modułu M1 i M2, ale w wersji parterowej. No i moduł MS, który jest odpowiednikiem partnerowym modułu M1 i tam został zaprojektowany sklep osiedlowy. Jeżeli chodzi o układy funkcjonalne, to postanowiłam przedstawić ich kilka, żeby przedstawić to, jak bardzo uniwersalne może być takie budownictwo mikrodomów. Mogą być one stosowane przy różnych rodzajach rodzin, różnych jakby wielkościach rodzin. Moduł M1 jest zaprojektowany dla dwuosobowej rodziny. Moduł M1A jest to moduł z taką połowiczną antresolą, a ten drugi jest taki z bardziej zabudowaną antresolą, plus moduł MS, w którym znajduje się sklepik osiedlowy. Moduły 1,5 są to moduły przeznaczone dla 2- i 3-osobowej rodziny w różnych konfiguracjach. Moduł M2 jest to moduł dla 2 lub 3 lub 4 osób, w zależności od tego na przykład ile łóżek wstawimy w pokoju dziecięcym. I moduł MN, który został zaprojektowany w 2 wariantach, właśnie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Schematy odwodnienia dachów oraz na końcu tej planszy przedstawione są takie układy przestrzenne funkcjonalne tych domów, żeby pokazać relacje przestrzenne w budynkach. Na nich widać doskonale, że mimo mikrorozmiarów te domy są bardzo wygodne i nie są takie upchnięte do granic możliwości. Jeśli chodzi o planszę 7, są to rozwiązania ekologiczne, takie podsumowanie, jeżeli chodzi o to, co się znalazło w projekcie. No i sama idea projektu jest tak naprawdę już ekologiczna, ponieważ zmniejszamy ilość surowców, które wykorzystujemy na taki dom, plus powierzchnię terenu, którą możemy przeznaczyć na przykład na tereny zielone. Oczywiście nie chodziło o to, żeby zmniejszyć domy tak, żeby nie dało się z nich korzystać. Wydaje mi się, że zostały one zaprojektowane tak, że pozwalają one na bardzo wygodne korzystanie. Teren, na którym zlokalizowany został zespół, jest bardzo dobrze skomunikowany z centrum, więc nie ma potrzeby korzystania z auta, jeżeli chodzi o dojazd do szkoły lub do pracy. Dojazd rowerem do centrum zajmuje 19 minut, a autobusem 25, więc wydaje mi się, że to dość korzystna sprawa. Mikrodomy zostały zaprojektowane z jak najbardziej ekologicznych materiałów, więc mamy właśnie tam drewno, wełnę mineralną. Konstrukcja została usztywniona płytami drewnianymi Living Board P5, które są ekologiczną alternatywą dla płyt OSB, ponieważ nie zawierają formaldehydów. Pomimo uzyskania, jakby wykorzystania tych materiałów ekologicznych, izolacja termiczna takiego domu jest bardzo dobra, ponieważ współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej wpisuje się w standardy NF40. Zasilanie w domy w ciepło może przebiegać albo za pomocą pompy ciepła, na którą można znaleźć miejsce w kuchni, albo po prostu podpięcie do sieci miejskiej w zależności od wyboru klienta. Sposób ułożenia domów pozwala na bezproblemową instalację paneli fotowoltaicznych na dachu. Większość mikrodomów jest ustawiona tak, że płaszczyzna dachu zwrócona jest albo na południowy wschód, albo na południowy zachód, więc jest to dość dobry, optymalny kierunek na ustawienie takich paneli na dachu.
Tak samo konstrukcja dachowa przewiduje obciążenia spowodowane właśnie z instalacją takich paneli, ale także na przykład zbieraniem się śniegu pod takimi panelami. Każdy mikrodom ma podpiętą skrzynkę rozsączającą do rury spustowej, która rozsącza wodę opadową na teren działki, przez co na przykład w kryzysie, w którym teraz się znajdujemy, klimatycznym, jest to dość ważne, żeby zachowywać tą wodę i nie pozwalać wysychać gdzieś tam złożom podziemnym. Na terenie zespołu znajduje się także zbiornik wodny, który doskonale trzyma ciepło w zimę. Jest także domem dla wielu rodzajów zwierząt wodnych, a także sprawia, że na osiedlu jest po prostu przyjemny mikroklimat. Zieleń wysoka rozmieszczona została tak, by utworzyć barierę przed zimnym wiatrem od strony północy oraz północnego zachodu oraz barierę akustyczną od strony planowanej w MPZP drogi oraz szkoły. Drzewa znajdujące się na terenach publicznych są to gatunki rodzime Śląska, które zostały wybrane poprzez analizę zieleni znajdującą się w opisie, a drzewa na terenach prywatnych są to drzewa owocowe. Powierzchnia miejsc parkingowych została utwardzona kratą parkingową, przez którą na przykład woda opadowa jest w stanie dostać się do podłoża bez problemu oraz nie zbiera się na powierzchni jezdni, przez co na przykład mamy problemy z jakimiś wypadkami w trakcie śliskich dni. No i na ostatniej planszy znajdują się elewacje, które już przedstawiłam wcześniej, żeby Państwo mogli porównać, i ostatnia wizualizacja projektu. I w tym temacie wydaje mi się, że mogę podziękować za uwagę. Jeżeli chodzi o takie rady gdzieś tam dla młodszych kolegów, koleżanek, jeżeli chodzi właśnie o dyplom, to zapisałam sobie kilka rzeczy, które gdzieś tam mnie dotknęły w trakcie dyplomu. Czyli po pierwsze, wydaje mi się, że bardzo ważny jest wybór tematu i jakby jest taka gdzieś tam jest taki trend wybierania dużych jakichś muzeów albo właśnie usługowych budynków, ale jeżeli ktoś nie czuje się dobrze w dużych tematach, to wcale nie musi takiego dużego tematu robić i wydaje mi się, że mój dyplom jest dobrym tego przykładem, że można sobie wybrać architekturę mniejszą, która wcale nie jest gorsza, a zrobić z tego bardzo jakby merytorycznie dobre przedsięwzięcie. Potem wydaje mi się, że jest coś, o czym bardzo często zapominamy my w ferworze walki i pracy, czyli robienie kopii zapasowych i zapisywanie wszystkiego z datą, w której to robiliśmy, bo potem naprawdę łatwo się w tym wszystkim pogubić i łatwo pogubić gdzieś tam rzeczy, nawet na własnym komputerze, który się wydaje być mały. Jeżeli chodzi o jakieś takie błędy projektowe w trakcie dyplomu, to wydaje mi się, że tutaj ważną anegdotą, jaką mam, jest to, że jak już oddałam dyplom do dziekanatu, już byłam gotowa, czekałam w sumie na termin obrony, to znalazłam jakąś literówkę, już nawet nie pamiętam, w którymś tekście, i bardzo się tym zestresowałam, że o mój Boże, już jest oddane i o mój, co ja teraz zrobię, a tak naprawdę to wykładowcy, którzy potem są w komisji, nie są po to, żeby tak naprawdę nas zagiąć, bo to są ludzie z tak dużym doświadczeniem, że byliby w stanie zadać bardzo łatwo pytanie, które nas zagnie i pogrąży, ale oni są tak naprawdę od tego, żeby sprawdzić naszą wiedzę i nam pomóc w tym, żeby skończyć studia. Więc wydaje mi się, że dobrą radą jest to, że jak już oddacie po prostu te dyplomy, to nie przyglądajcie im się zbyt szczegółowo, ponieważ można się wprowadzić w stan bardzo dużego stresu.
Też kolejną rzeczą taką jest to, że wydaje mi się, że każdy przychodzi to w połowie projektu, czyli po prostu załamanie nerwowe, ten projekt nie jest taki dobry, jakbym chciał, może go usunę i zacznę od początku, a tak naprawdę po to jest promotor, żebyście byli pewni tego, że to, co robicie, jest ok, bo każdy przechodzi czasami moment zwątpienia w trakcie projektu. I żaden promotor tak naprawdę nie pozwoli wam oddać pracy, która nie jest fajna albo nie jest dobra, ponieważ sam się też podpisuje pod tym dyplomem, więc wydaje mi się, że nie ma co się tak stresować i wchodzić w bardzo duże szczegóły, jakoś takie estetyczne swojej pracy, jak już wiemy, co wybraliśmy i co, jak, w którą stronę chcemy iść, to bądźmy tego pewni. No i tak naprawdę to czekam na pytania teraz. A czy zamiast pytań można dwa słowa powiedzieć, tak, nie pytając pani specjalnie? Tak. To znaczy, może jedno pytanie zadam, takie podchwytliwe, które zadałem na początku. Mianowicie, ile czasu pani zabrał dyplom? Bo to też jest może ta wiedza, która młodszym kolegom się przyda. Dobrze, ja broniłam się w styczniu, gdzie termin był w lipcu. Ale to pół roku, tak? Tak. Ale to też wydaje mi się, że jest ważne to, czego oczekujemy od dyplomu. Ja byłam po prostu zadowolona z tego, co oddaję. Wiedziałam, że niczego, żadnej decyzji projektowej się nie wstydzę i wszystko jest doskonale przemyślane. I jakby tak naprawdę z perspektywy czasu cieszę się z tego, że zajęło mi to pół roku więcej, bo tak naprawdę byłam po prostu przekonana, że oddaję dobry projekt. A czasami no, wydaje mi się, że jakbym bardzo, bardzo szybko chciała wszystko to załatwić, to ostatecznie może nie byłabym aż tak zadowolona na przykład. Ale no to wiadomo, może nie warto też się porównywać z innymi kolegami gdzieś tam, że oni robią coś szybciej na przykład, albo są gdzieś tam etap dalej, tylko po prostu skupić się na swojej pracy i jeżeli jesteśmy zadowoleni, to było warto. To ja może od razu dodam, że pani Patrycja była gotowa na obronę po pół roku. Ten dyplom był właściwie skończony. W zasadzie no, może doba, dwie przed ostatecznym terminem można było powiedzieć stop. I pani Patrycja podjęła decyzję, żeby przedłużyć. Tak to wyglądało, prawda? Ja gorąco państwa namawiam z różnych względów do tego, żeby dyplomów nie rozciągać w nieskończoność. I właśnie tutaj pani bardzo cenną uwagę w trakcie tej swojej wypowiedzi zgłosiła, którą ja chciałbym tu wyróżnić dość mocno, że no, temat powinien być taki, że państwo się w nim dobrze czujecie, jesteście w stanie go skończyć w określonych ramach czasowych, specjalnie go nie przedłużając, a satysfakcję można czerpać nie tylko z wielkiego muzeum, ale również, jak państwo przed chwileczką widzieliście, z takiej, wydawałoby się z pozoru rzeczy, niewielkiej struktury architektonicznej ubranej w prostą urbanistykę, ale pokazującą no, pełne spektrum umiejętności architekta, które powinniście posiąść w trakcie studiów. I w zasadzie ten dyplom taki powinien być. To nie musi być wielka kreacja, chociaż może i fajnie, jak takie dyplomy się u nas pojawiają. Natomiast ja sobie bardzo cenię również takie prace, jak tutaj ta praca pani Patrycji, zwłaszcza, że ona społecznie jest niezwykle potrzebna. Wydaje mi się, że pani tutaj podjęła tematykę, która chyba powolutku no, będzie dniem powszednim naszego budownictwa. Skończy się era wielkich domów z ogromnymi powierzchniami, a pojawią się takie właśnie budynki ceniące sobie ekonomikę, ale również środowisko naturalne, prawda? Więc nie zajmujące hektarowych działek, tylko powodujące, że infrastruktura związana z powstaniem takiego zespołu no jest dużo mniej obciążająca społecznie, prawda?
już nie mówię o względach środowiskowych. Także no, chylę czoła tutaj za tę pracę, bo rzeczywiście zrobiła ją pani z ogromnym chyba zaangażowaniem i efekt jest bardzo fajny. Dziękuję, dziękuję bardzo. Kamil, zdaje się, tutaj łapkę podnosiłeś, nie? Tak. Ja chciałem zadać takie szczegółowe bardzo pytanie. O Boże, no dawaj. A propos tych płyt, które zastosować, to nie były płyty OSB, tylko inne płyty. Tak, płyty Living Board P5. Jakie one mają szerokość standardową? Są bardzo różne, tak samo jak z płytami OSB. Tak naprawdę wydaje mi się, że jeżeli dobrze pamiętam, to po prostu było tak, że zamawiasz sobie taką wielkość, jaką chcesz. Wiadomo, oczywiście w granicach zdrowego rozsądku, ale one właśnie były na zasadzie płyt OSB w różnych wymiarach. A bo skąd moje pytanie jest? Bo z tego, co się orientuję, domy szkieletowe się robi z rozstawem co 62,5, bo zwykle płyta OSB, którą się najczęściej zbija, ma właśnie taką szerokość. Po prostu, żeby nie ciąć tych płyt, to się dobiera taki rozstaw osiowy słupków, a ze względów konstrukcyjnych się manipuluje już tylko przekrojem tych słupków. Właśnie gdzieś tam, jak to sprawdzałam, to były bardzo różnego rodzaju wymiary. No tak samo jak tutaj właśnie taki standardowy dom szkieletowy ma po prostu też większą powierzchnię, więc gdzieś tam te słupki się gęściej daje, żeby same też nie latały za bardzo. A te domy, gdzieś tam wielkość 560 na 560 centymetrów, to tak naprawdę bez tego dodatkowego usztywnienia też byłoby dobrze, ale jakby bierzemy pod uwagę polskie standardy pogodowe i usztywniałam je jak najbardziej się dało, ale jeżeli chodzi właśnie o wymiary, to mogę ci potem podesłać stronę, ale generalnie były to właśnie bardzo różne. Nie powiem ci teraz jak no nie, dokładnie. Nie, bo będę później wycinać. Okay, dziękuję bardzo. Jakieś jeszcze pytania? No słuchajcie, macie wyjątkową okazję, bo akurat chwalebne jest to i bardzo się z tego cieszę, że pani Patrycja sama z siebie już trochę dobrych rad przeddyplomowych wam powiedziała. To jest taki bonus dodatkowy zupełnie tej prezentacji. Przy okazji jeszcze może tak, przynajmniej ja dzisiaj mogłem odnieść takie wrażenie z tych prezentacji. Dwa projekty były robione pod moją opieką. To nie jest tak, że tutaj jakaś promocja konkretnych promotorów odchodzi. Tak naprawdę, tak jak już wspominaliśmy, nam bardzo zależy na tym, żeby te prezentacje, żeby te diplomarchy były zróżnicowane. Więc tak naprawdę to tylko od Państwa, tylko od studentów zależy, kto będzie chciał się pokazywać. I bardzo gorąco zachęcamy, również przekazujcie swoim koleżankom i kolegom, którzy już się obronili, czy to na pierwszym stopniu, czy to na drugim, że chcielibyśmy te ich dyplomy pokazywać, z nimi rozmawiać, żeby trwała dyskusja o architekturze, czy o przestrzeni szeroko pojętej, bo tego brakuje, a tego zwłaszcza brakowało do tej pory również w pandemii i ten pomysł na tę formułę diplomarch, on się urodził w pandemii tak naprawdę. To tyle, dużo różnych wątków poruszałem, ale jeszcze czekamy na pytania ze strony głównie studentów. No właśnie, pytajcie Państwo, bo myślę, że od starszych kolegów możecie dowiedzieć się dużo o technologii wykonywania pracy dyplomowej, prawda? Bo to jest jednak pewnego rodzaju droga, pewnego rodzaju proces, prawda, który przechodzi się i może warto takie pytania zadać. Na razie jak żadnych pytań nie ma, to ja chciałem rozwinąć wątek, który poruszyła Patrycja właśnie z poradami
A propos pytań, które szanowna komisja może nam zadać i jednym pytaniem nas po prostu zrównać z ziemią, dzieląc się ze swojego doświadczenia, mogę powiedzieć, że to nie zawsze jest tak, że prowadzący czy członek komisji zadaje pytanie po to, żeby wytknąć jakiś błąd nam, ale często też zadają pytania tylko po to, żebyśmy my odpowiedzieli, dlaczego jakąś decyzję projektową podjęliśmy, bo oni wiedzą, że ta decyzja jest dobra, a chcą się od nas przekonać, czy my jesteśmy świadomi tej decyzji, czy nie zrobiliśmy czegoś przypadkowo, więc też nie trzeba się przejmować zawsze tak bardzo pytaniami, bo one nie są zawsze po to, żeby nas po prostu zrównać z ziemią, tylko po to, żeby wręcz przeciwnie, nas wynieść do góry, bo coś pominęliśmy ważnego, a chcieliby, żebyśmy to dopowiedzieli.